Okej, okay, to mamy dziś do zrobienia taki zlew. Niestety trzeba go naprawić, wymienić, tutaj mamy taki stary odpływ. No i tu niestety jakoś pobandażowane czy coś w tym stylu, nie wiem, będę musiał to usunąć. No i wymienić wężyk, bo niestety jest z boku, więc zwykłego syfonu nie zamontujemy. No i po prostu tak to wygląda, a tutaj powinna być taka, no to Wiadomo, taka, taki drucik, żeby do zamykania, ale to jest inny zlew. A tu mamy druty. Druty. W środku są po prostu prawdziwe druty. Powpychane na hamca. No masakra. Także będzie musieć się za to zabrać. Tu już mamy przygotowany cały sprzęt. Mamy od razu nową rurkę odpływową. No Myślę, że to będzie już prawidłowo. No i tutaj mamy na kliklaka cały odpływik. Bardzo, bardzo, bardzo mega tani. No, i ogólnie myślę, że będzie ogólnie pasował. I tutaj odbandażowaliśmy to prawdziwe bandaże. I mamy tu pod spodem. No, wygląda dobrze teoretycznie, może przeciekało mu po prostu i dlatego to zabandażował. No, ale, ale bierzemy się dalej. No i tutaj już umiarkowany sukces. Udało się odkręcić bez kłopotów jakichś, chociaż klucza trzeba było użyć, bo zaśnie nie działę. No Mamy tutaj cały ten resztki po prostu z drutami. No i, i to wygląda jak wygląda. Udało no się wszystko na szczęście wyjąć, bez jakichś wielkich problemów. No i tutaj już finalnie założone. Działa. Działa ogólnie. Udało się założyć, tak to wygląda pod spodem. Jest już dobrze skręcone. Wszystko podłączone. Zrobiony pseudo-syfonik. No i ogólnie woda leje się, że tak powiem prawidłowo. Nic nie przecieka, nic nie kapie. No i tutaj mamy takiego kliklaka po prostu. Chciałbym wam teraz tak takie małe konkluzje, przeanalizowanie po prostu całego złącza. To może tak. No zaczniemy od po kolei. Numer jeden. No tutaj mamy uszczelkę, że tak powiem ta uszczelka była fabrycznie. No i Chodzi o to, żeby po prostu, no, jeśli zamkniemy odpływ, to żeby nam po prostu w zlewie no, nie, nie spływało od razu wody. Także ta uszczelka jest różnie, raz gumowa, raz piankowa. Nie jest ta uszczelka niezbędna do życia, bo i tak i tak najważniejsza uszczelka to jest ta uszczelka dolna, która tam właśnie jest zaznaczona na czerwono jako ta dolna. I ona jest najważniejsza, ponieważ ona sprawia, że po prostu nam nie leci się ze zlewu. Zlew jest tak zbudowany, że po prostu ma dwie, jakby komory, i ta dziureczka, co jest od góry, po prostu spływa środkiem, że tak powiem. Także nawet jeśli nie damy tej górnej uszczelki, nie ma tragedii. A wszystko chodzi też, żeby nam ładnie przylegało, prawda? I niestety tutaj w tym zlewie słabo przylega, bo niestety szczelina od tej pianki, a właściwie nie od pianki, tylko od. Tego, co Wam za jakiś czas wyjaśnię, za chwilę i zobaczycie. Następne, numer 2. Tutaj akurat prosta sprawa jest po prostu zwykły śrubunek. Ten śrubunek po prostu jest na takiej wielkiej uszczelce. Bierzemy, odkręcamy i dokręcamy ręcznie. Szczerze, naprawdę wystarczy siła własnych rąk często to jest plastik czy metal. Bierzcie pod uwagę czym bardziej skręcicie, a i tak uszczelka. W większości przypadków, no wiadomo, jeśli będzie kapać, przeciekać, no to trzeba dokręcić mocniej, ale ogólnie w większości przypadków nie powinno nic przeciekać, bo sami wiecie, że tam nie ma ciśnienia, to jest po prostu sam spływ wody. Także no, ręczne dokręcenie w przyszłości wam oszczędzi dużo kłopotów, że tak powiem. Pewnie dłonią dokręcić i będzie w porządku. No, i następna rzecz to trójka. Tutaj mamy już, to jest element rurkowy. Tam na tym elemencie szczerze dokręciłem go też ręcznie. Tu też nie trzeba bo jakieś siły klucza, nic takiego. Jest tam na nim gumowa uszczelka. To jest bardzo ważne, żeby dać na nim tą gumową uszczelkę i po prostu dokręcamy. Też ręcznie. Spokojnie to wystarczy. Następnie na czwórce, no to już mamy wężyk. Wężyk jest elastyczny, harmonikowy, bardzo łatwo się go wygina. Trzeba zrobić wzór pseudo-syfonu. Chodzi o to, żeby po prostu woda, która spływa, żeby w tym syfoniku właśnie w tym miejscu stała, bo to powoduje, że no nie będzie nam nieprzyjemny zapach leciał, prawda, z odpływu. Także to taki pseudo-syfonik trzeba zrobić. No i piątka, ostatnie to podłączenie rurki. Tutaj Wystarczy ręczna siła, tylko pamiętajcie, nie wpychajcie, tylko starajcie się lekko kręcąc, że tak powiem, wsuwać do przodu, ponieważ tam w odpływie jest też gumowa taka mała obrączka i no nie chcemy tego ani wyrwać, ani uszkodzić. To ma być po prostu wejść. Także powiem tak, można na tą rurkę coś, nie wiem, płyn do mycia naczyń, czy tam ewentualnie, no nie wiem, zwilżyć po prostu troszeczkę tą rurkę i wcisnąć. Chodzi o to, żeby był jakiś mały pościsk, nie? żeby jeszcze łatwiej udało Wam się tą rurkę wcisnąć, prawda? Nie ma jakiegoś znaczenia, czy to będzie do oporu, do końca, po prostu tak z wyczuciem, no wiadomo, na te kilka centymetrów ona musi wejść, ponieważ tam w tej zewnętrznej tej ścianowej części, żeby tam przeszło już przez tą uszczelkę, która jest na samym początku. No i po prostu to ja mówię, z wyczuciem nie wpychać na siłę, lekko przekręcając, nie? Następna rzecz to chciałem wam pokazać tu już takie moje konkluzje podczas montażu. To był bardzo tani, tani przelew. Jak widzicie, ten przelew od góry, który montowałem, ma po prostu takie, no, ma taki kształt. Ten plastik jest tak zrobiony, że ma kształt takiego wyżłobienia i niestety w zlewie to wyżłobienie powoduje, że on właśnie ten milimetr odchodzi w górę. Już nie sama uszczelka, ta piankowa, bo ona się bardzo łatwo zgina, podnosi ten korek, tylko niestety sam kształt jego powoduje to, że on jest o ten milimetr wyżej. I to jest taki minus, ponieważ tam troszeczkę wody stoi. A już na przyszłość, jakbym kiedyś pewnie wymieniał, jak widzicie, te po prostu innego typu, te bardziej płaskie, że tak powiem. Mają, no od góry jak widać, dużo bardziej płaską konstrukcję, nie mają tych wyżłobień, więc automatycznie wam przylgnie po prostu idealnie, równiutko, na płasko i będzie po prostu spływać bardzo, bardzo idealnie. Także to taka wskazówka jeszcze na przyszłość, jak będziecie kupować sobie, weźcie pod uwagę to, że, że może mieć właśnie takie wyżłobienie jak ten górny. Taki kształt po prostu i, i może to powodować to, że będzie troszeczkę ten milimetr czy pół milimetra wyżej. Także to już jest taka, taka mała solucja, że tak powiem, na przyszłość. No. Także no to raczej tyle z moich napraw. No. Przynajmniej na razie. No, trzymajcie się, hejka.